Faktycznie dzisiejsza pogoda nie nastraja do wędrówki po pasiece, po ogródku miododajnym, no ale niestety pszczelarstwo i pszczelarze są strasznie ściśle związane z naturą, z tym, co się dzieje w przyrodzie. Od wiosny zastanawialiśmy się, z czym stowarzyszenie, jako pierwsze stowarzyszenie, powinno wystartować. Po krótkiej naradzie padło, że to będzie pasieka edukacyjno-szkoleniowa i to strzał w dziesiątkę. Wiele osób już teraz zgłasza się z chęcią, by pracować w stowarzyszeniu, by należeć do stowarzyszenia, a także by postawić swój ul, tak jak tutaj rozmawialiśmy, swoją rodzinkę pszczelną. No nie każdy ma możliwości, nie każdy ma ogródek, nie każdy ma spokojnych sąsiadów. Wychodzimy naprzeciw i taką rodzinę, dwie, trzy pszczele, rodzinę pszczele można ustawić w naszym ogródku, który nazywamy jako hostel dla pszczół, hostel dla rodzin pszczeli. Wiele państw inwestuje ogromne pieniądze w to, żeby utrzymać pogłowie rodzin pszczeli. W Polsce to jest zadanie dla poszczególnych, indywidualnych pszczelarzy. Koszt utrzymania rodziny pszczelej jest coraz większy. Pszczół ubywa. Trzeba pamiętać i wszyscy powinni wiedzieć to, nie tylko właściciele dużych firm, ale pojedyncza osoba powinna wiedzieć to, że dzięki pszczołom mamy 70% żywności na naszych stołach. Wydaje się to niemożliwe, ale jak się zastanowimy głębiej, to tak, to nawet i mleko, bo krowa potrzebuje koniczynę, która będzie zapylona. Mówiąc o owocach, jabłka, gruszki, no wszystkie owoce, to jest oczywistością, wydaje się, że tak być powinno. Czyli 70% żywności. Jeśli pszczoły zginą, tego nam zabraknie. Dieta stanie się uboga i to, co powiedział być może Einstein, któremu się przypisuje to powiedzenie, że jeśli pszczół braknie, to w ciągu 4 lat ludzkość też zakończy żywot. Czekać na ten moment, kiedy pszczoły zabraknie, to już bardzo, bardzo nikła perspektywa i nadzieja. Trzeba to robić już teraz, kiedy są osoby bardzo zaangażowane i chcą popracować, chcą poobserwować dwie, trzy rodzinki. Kiedyś w ogrodach, niemalże w każdym, były pszczoły. Teraz zmieniła się struktura. Osoby się przeprowadziły, nie ma tak dużych zasiewów, jest ogromny problem z wyżywieniem tych pszczół, które już tutaj są. Na dodatek pojawiają się artykuły mówiące o tym, że w Polsce brakuje 50% rodzin pszczelich do zapylenia tych zasiewów, tych areałów, które już są zasiewane przez rolników. Czyli trzeba przemieszczać, tu założyć, tu zachęcić mieszkańców do tego, by założył, by poznał życie rodziny pszczelej, pszczół i zaczął zastanawiać się na pewnym etapie rozwoju tej swojej pasieki, czy gdzieś nie wyjechać z pszczołami na pożytek. To jest zadanie bardzo proste. Wieczorem zamyka się wylotki, zapewnia się odpowiednią wentylację rodzin pszczelich, pakuje na przyczepkę większą, mniejszą albo do samochodu nawet osobowego i wywozi 50-100 km. Tam się ustawia w bezpiecznym miejscu, otwiera się wylotek, pszczoła zaczyna oblot następnego dnia, zapoznaje się z terenem i zaczyna pracować na tych pożytkach, które są w najbliższej okolicy. W tym roku nie ruszam.